think you should eat. Oh, gonna tell you me. Oh, gonna tell you. Cześć, z tej strony patrzyszek.pl i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jest to odcinek, w którym będzie troszeczkę luźniej, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę Wam to, co na przeciągu tych powiedzmy 3-4 lat rozgrywki udało mi się zdobyć. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam różne perełki, które są w moim, że tak powiem, garażu oraz ogólnie na stanie, także jeżeli nie interesuje Was ten odcinek, to po prostu go pomińcie. A jeżeli interesuje Was odcinek i chcecie jakieś odcinki z Gangster Vegas, to napiszcie w komentarzach, no nie? I też będę tutaj miał kilka do Was pytań, więc no, radzę wtedy Wam obejrzeć, tak? Tutaj jeszcze sobie zobaczę tylko, czy coś jest ciekawego. Dobra, no to tak, lecimy. No, boostedy tutaj wiadomo, tak? No, nie ma co się na tym skupiać, no nie? Ale troszeczkę tego nazbierałem. Jeżeli chodzi o te rzeczy dodatkowe, tak, no to mamy apteczki, to są zwykłe rzeczy, jakieś takie zwyczajne na świecie. I nagle mamy Molotov koktajl level 3, bardzo fajna rzecz, naprawdę, podoba mi się. 11 tysięcy, no bije, mówię, ten ogień troszeczkę mocniej bije od tego pierwszego. Mamy oczywiście frag grenady, mamy The Re-Detonator, przeczytajcie sobie, 20 razy większy damage dla zombie. Mamy health stopera. Mamy oczywiście football grenade level 2 już. No to wiadomo, tak, game point to chyba jest normalnie do kupienia. Ale no, mamy Srayo. Ja pierdzielę, Srayo. Cryo Frag, no, czyli ten, który taki jakby kriogeniczny, tak? Czyli on zamraża przeciwników. Mamy dynamit, też bardzo fajna rzecz, fajnie wybucha, tak? Polecam Wam obejrzeć odcinek, w którym macie All Grenades Preview, czyli przegląd wszystkich granatów, które na tym czasie miałem. Przechodzimy do broni mele, czyli broni białej. Mamy tu oczywiście te zwykłe kije baseballowe, oczywiście level 3 nagle się pojawia, bardzo fajna rzecz. Gitara też level 3, ta szabla też level 3, mamy oczywiście bagietkę, mamy instrument, mamy poison pills, mamy hard candy, czyli bardzo też fajna rzecz. No, mamy Deluxe Baseball Bat, też bardzo fajnie się nim bawi. OR, mamy oczywiście Idle Handa level 2. Mamy Astro Sabera na level 3. Mamy bagietkę Victora. Kij hokejowy. Mamy tą, tak jakby, do wspinaczki, to taką, tylko też nie nazywa się kiera, tylko takie, no wiecie o co chodzi. Kluczyk, mamy Sledgehammera level 3. Mamy Tomahawk. Mamy wręcz Deluxe oraz Fire X czy Prunerator, który jest genialny, ponieważ nim możecie niszczyć każde autko. Od zwykłego, powiedzmy, Pekari do czołgu. Także no też fajna rzecz. Potem przechodzimy do broni na jedną rękę, tak? Czyli pistoletów. Są to pistolety, mamy handguna level 3, mamy rewolwera, mamy stunnera. Mamy Six Shotera level 3, mamy też Raygana, mamy Hawk Blastera, co jest taką jedną z moich perełek, ponieważ mało osób go ma. No i te takie podwójne rzeczy, to tam wiadomo, tak, takie pierdołki. Mamy Flare Pro Barrel, bardzo fajny pistolet, bardzo mi się podoba. No i mamy takiego kompletnego uselessa, czyli Dyna Shot, który ma strasznie jest przeze mnie używalny. Bo jego dynamity nie wybuchają wtedy, kiedy trzeba, tylko tak jakby za przeciwnikiem, co nie daje nic. Teraz przechodzimy do SMG, czyli broni tak jakby, no nie wiem, no wiecie o co chodzi, tak, no nie, czyli lepszej broni w biegu, którą tak jakby się szybciej biega i tak dalej, ale nie jest już tą bronią ciężką, tylko tą jeszcze lekką. Więc mamy Z-Away SMG, czyli 5 razy większy damage dla zombie, mamy tutaj zwykłe SMG, mamy oczywiście pacyfista level 2, Beamer SMG level 1, no i tutaj takie podwójne, tak to wiadomo. Przechodzimy do shotgunów, czyli pierwszej broni ciężkiej. Mamy tutaj oczywiście Savet of Shotgun Double level 2. Mamy zwykłe shotguny, mamy crossbowa, którego chyba każdy już ma. Chociaż kiedyś był ciężki do zdobycia, a teraz dostajecie go za któryś dzień daily rewarda. I mamy heavy shotguna. Teraz przechodzimy do broni ciężkiej typu Akacz, no nie, czyli takich zwykłych broni maszynowych. Mamy Classicara na level 3, mamy Modern Ara, mamy Tacticala,
Mamy Street Movera, bardzo fajna broń. Chyba ją też dostajecie na samym początku gry. Nie jestem pewien, bo kiedyś dostawało się. W sensie, ja musiałem na nią nazbierać, ale później się dostawało. Nie wiem, chyba teraz też się dostaje. Death's Angel, mamy Arc Dispensera i to jest bardzo fajna rzecz. I Syringe Slinger, też bardzo fajna rzecz. Teraz przechodzimy do broni, tutaj nazywają ją broni destrukcyjnej, czyli takiej, no, co wbija się na miasto i nikt wam nie poskoczy, tak? Psigacz ognia, miotacz ognia, jak to tam ktoś woli. Mamy oczywiście Kornkubię, która to jest taki jakby ten róg obfitości, tylko że nie do końca. No nie mam pojęcia jak to nazwać, ale coś takiego mamy. Mamy Light Machine Gunna, czyli taką podstawową rzecz. Mamy Experimental Ara, którego szukałem długo, aż w końcu dorwałem. Mamy Minigunna, mamy Quill Gunna, bardzo fajna broń. Hardboiled Bazooka. No, powiedzmy, Bomb Thrower, który jest takim uselessem, jak jest ten Dynashot, który, no, Bomb Thrower wyrzuca bomby, które nie dolatują do przeciwnika i wybuchają przed nim. Mamy bardzo fajną rzecz, czyli Hand Mortar oraz, tego chyba nie muszę tłumaczyć, mamy snajperki. Snajperka normalna na level 3, Marksman snajperka na level 3, Bolt Action Rifle na level 3, Exterminator i UFO Sniper Rifle. Oczywiście po przejrzeniu możecie zobaczyć, która ma największy scope, czyli Bolt Action Rifle na level 3. Teraz moja perełka, wydałem na niego trochę diamencików, Blood Reaper. Zobaczcie na jego statystyki, ma dwa razy szybszy sprint, ma dwa razy szybsze wchodzenie po przeszkodach, macie mniejsze obrażenia od upadku, macie mniejsze obrażenia od wybuchów, od strzałów i od kolizji. Także bardzo fajna rzecz. A strzela takimi ognistymi kulkami, które zabijają nawet i wojskowego na hita. O tyle jest problem, że one tak lecą wolno i można zrobić unik, ale to wiecie. Da się to jeszcze jakoś przeżyć, bo możecie po prostu podbić do przeciwnika, strzelić w niego i on ginie. A poza tym to jest też atak obszarowy, czyli jak strzelicie w jednego, a są obok siebie trzej na przykład, to oni się wszyscy podpalą. Przechodzimy do pierwszych pojazdów w tym odcinku, czyli pojazdów bardziej takich, wiadomo, no, do rozrabiania po mieście, czyli mamy Post-Apocalyptic Ride, mamy MC4 Firestorm, który jest za Daily Rewarda i mamy Vanguarda, który jest moją kolejną perełką. Dobra, lecimy dalej, mamy samoloty, czyli samoloty, helikoptery i wszystkie inne latające świry. Także mamy tutaj Diddly Flyera, mamy Fruity Fly, Bastarda, który jest bardzo fajny, Jetpack, który jest też bardzo fajny, Strike Wind, który tylko wygląda fajnie. No, Cracker to wiadomo, tak, to jest taki zwykły samolocik, który może lądować na wodzie. Dodatkowo macie tutaj na obrazku, no nie, że na wodzie ląduje, bo są takie falki. No. Dobra. Mamy miotłę Harry'ego Pottera. Też bardzo fajna rzecz. Duskwing, który jest bardzo zarąbisty, naprawdę super rzecz. To już widzieliście, tylko na levelu pierwszym. Rotor Scrap, czyli helikopter z serii zombie, bo tu wiadomo, tak były serie, tak jak mieliśmy tutaj, powiedzmy, to zombie i powiedzmy to łódkę i powiedzmy to, no to były z serii zombie, no nie? I też parę innych rzeczy. Także tak szybciutko jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj nic nie pominąłem. No to takie podstawowe rzeczy. Dobra. Przechodzimy do łódek i moja od razu perełka, czyli widać łódka antyzombie, tak? Diddly Knight. No, to jest poduszkowiec, tak naprawdę, nie łódka, ale poduszkowcem ciężko jest wybić się na powierzchnię akurat tym, bo ma te takie obudowy i to ciężko wyjechać. Zwykła łódeczka, tutaj zwykły ten, zwykły poduszkowiec, Megaptera i mamy Aqua Jetpack, który jest bardzo fajny. Przechodzimy do Solcarów i Solcar mam tylko jednego, czyli Tasmin. Podoba mi się, jest bardzo fajna, dodatkowo można zmienić się na taki kolor, który też jest bardzo fajny. Lecimy dalej, mamy wyścigówki, mamy Wildbacka, który jest też fajny, chociaż nie jest jakoś taką typową wyścigówką do robienia misji. Thornback, Galopino, ich możecie znaleźć na ulicy. Tak samo jak tego, Kersedża. Katori, pierwsza rzecz, którą nie znajdziecie na ulicy. Sturera znajdziecie na ulicy, zwykły taki też jeżdżący w tych lepszych dzielnicach. Capedelof, nie znajdziecie go na ulicy, jest bardzo fajną bryczką. Oraz Jill Series, którego się zwykle tym się robi misję.
a zwykle każdy go ma, bo jest za 5 milionów, a no zwykle się to zbiera, no nie, żeby zarabiać na misjach. Teraz mamy takie zwykłe pojazdy, które naprawdę są multum wszystkiego. Zaczynamy od Melexa. Przechodzimy przez zwykłe pojazdy, takie jak Pecari, czy Hotto, czy Dust Hog, czy na przykład D340 i tak dalej. Policja, a tu nagle mamy Jazz Van, mamy Kygera, Surf Wagon i mamy Statika, który posiada Nitro. Jeżeli oglądaliście któryś odcinek z Funny Moments, to tam chyba powinien być Statik właśnie pokazany. Jeżeli nie, to wszystkie odcinki z całej serii Gangster Vegas na moim kanale będą w opisie. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli go dodam. I możemy też latać czerwonym bananem, też jest bardzo fajna opcja. Mamy ciężarówki lub można powiedzieć cięższe pojazdy. No to zaczynamy od prostych rzeczy. Ten jest bardzo fajny, Sand Soldier, bardzo mi się podoba. Kupiłem go specjalnie. No to takie, wiecie, to zwykłe, tam tutaj mamy akurat Bastille, fajna też rzecz, ale jeżeli chodzi o to, tylko ona wygląda, a nic więcej. No i mamy Ultimate, tutaj Darzer, czyli pierwszy, taki jeden z Monster Trucków. Po najeżdżaniu na autko niszczy je po prostu, no. Mamy Ballstarz na levelu trzecim, który ma prawie tyle samo obrony co czołg, także bardzo fajnie. Niszczymy ich. Jaws of Death, jeżeli nie widzieliście odcinku z Jaws of Death, też zapraszam do obejrzenia. Okej, przepraszam. Mamy oczywiście Zombie UV, też bardzo fajna rzecz. To auto zostało dodane, z tego co pamiętam, kiedy wyszła gra, to taka z zombiakami, gdzie jedziecie tym autkiem i wszystkich tam. Zapomniałem akurat teraz, co się nazywało, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Mamy oczywiście Tartarosa i Tendajzera na trzecim poziomie, który jest gorszy od Unlimited Tendajzera, a Tendajzer Unlimited jest tańszy w dostawie, także wszystko jest lepsze od tego. Ale temu możemy zmienić kolor. Możemy zmienić kolor na, już Wam pokazuję, no na takie, czyli takie byle jakie, można powiedzieć, więc nic fajnego. Motorki, no to zaczynamy od skuterka, przechodzimy przez quada, który jest pierwszą taką perełką. No Zest to też jest fajną rzeczą. Przechodzimy dalej, mamy Morbid Moped, fajna rzecz. To jest jedna z moich pierwszych fajnych rzeczy, czyli Sualong. Ten motor po wybiciu się trochę dłużej leci niż zwykły, z tego co zauważyłem, ponieważ na misji takiej jednej, gdzie trzeba było pozbierać punkty na lotnisku, to tylko tym dało mi się go zrobić. To ją zrobić w czasie na cztery gwiazdki. Tym nie zrobiłem. Icon, bardzo fajny motocykl. No i Blockbuster to on tylko wygląda, czyli to jest taki jeden z wielu on tylko wyglądających pojazdów. Lecimy przez maski. No i tutaj mamy włoski, czapeczki, maskę do nurkowania, Muay Thai, Mohawk. Mamy tutaj maski do napadu, mamy hockey headgear. Mamy złodzieja, mamy One Man Army, czyli bardzo fajna rzecz naprawdę też. Grody Bandages, jest z tego osobny odcinek, jeżeli chcecie obejrzeć, to zapraszam. Pandę, mamy tutaj ogólnie kapelutki, nie chcę tego tak specjalnie omawiać wszystkiego, ale tylko tak spróbuję Wam to wszystko pokazać. Także patrzcie się ogólnie na ekran. Dobra, jeżeli chodzi o to, stój kuliczka mam cały. Wow, ten też jest bardzo fajną rzeczą. Firefighter, no i mamy trzy, tak jakby, no, malunki tak na twarz, jak kibicujecie, no nie? Teraz lecimy na ubranka, takie już klatę. No to klatę, no to mówię, tak, większość jest do kompletu z maskami. Szybciutko przelecimy. Tutaj też bardzo fajnie to wygląda, ten cały high-tech. No i spodenki też do kompletu z resztą. Niektóre oczywiście nie mają kompletu całego, ale je się jakoś tam. Co to jest? A, do króliczka, no. Je się jakoś tam dodaje, no nie? Bo na przykład z kostiumu tego ostatniego, co wam pokazałem przed sekundą, no nie, tego generała, nie mam tylko klaty. A klata jest bardzo ładna. Ja bym od całego to bym się cieszył, a jak nie, to nie. Także w dzisiejszym odcinku zobaczę ogólnie, jaki pojazd mam jeszcze na parkingu, bo to też może być siara. Wyjdzie taki Melex. A nie, mamy Bastille. No i dobra. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie.
Trzymajcie się. Ułożcie w mordkę. I na razie do następnego odcinka. Hej!